Dobry wieczór Państwu. Możecie sobie gadać, jeść, w ogóle nie macie obowiązku mnie słuchać. To ja mam obowiązek przemówić, a Wy sobie tak, ja będę sobie gadać do kotleta. Także nie zwracajcie na mnie uwagi w ogóle. Witam Państwa bardzo serdecznie na bardzo, bardzo wyjątkowej imprezie. Wszystkie nasze imprezy były wyjątkowe, ale to jest bardzo, bardzo, ponieważ pierwszy raz nie mamy majówki, tylko mamy sierpniówkę. I pierwszy raz mamy tak dużo ludzi, którzy tutaj mają pierwszy raz. Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej działa prężnie, są różne szkolenia, spotkania, ale nie tylko. Potraficie się również doskonale bawić. Bawimy się oczywiście, staramy się integrować, staramy się poznawać nawzajem, ale też poznawać ludzi władzy, samorządów i innych ludzi, którzy współpracują z pracodawcami. Kto dzisiaj tutaj uczestniczy w tej biesiadzie? Uczestniczą oczywiście ludzie z powiatu, czyli jest starosta, jest pan burmistrz, jest pan naczelnik Urzędu Skarbowego, jest oczywiście ksiądz Tomasz, jest też komendant policji, jest wielu, wielu urzędników z powiatu jaworskiego, ale również wielu, wielu pracodawców i przedsiębiorców z terenu jaworskiego. To miała być majówka, mamy sierpień. Rodzi się jakaś nowa tradycja? Mam nadzieję, że nie będzie to tradycja, że nie ma majówki, jest sierpniówka. Jest tak dużo imprez w maju, że postaraliśmy się przesunąć ze względu na frekwencję i chęć uczestnictwa w imprezie. Członkowie Związku Pracodawców Ziemi Jaworskiej bardzo lubią imprezy integracyjne. Robimy ich wiele, od wielu, wielu lat. Staramy się poznawać nawzajem na takich imprezach i owocuje to potem współpracą na wiele miesięcy i lat.